Towarzysze, więc minęło już 2 dni od mojego wyzwania, które rzuciłem do Janusza Korwin-Mikke. Informuję, że jeszcze nie dostałem odpowiedzi, więc wychodzę tutaj z apelem do wszystkich słuchaczy, wszystkich widzów, żebyście przekazywali tą informację o zbliżającym się pojedynku wszędzie tam, gdzie Korwin produkuje się na internecie, na Facebookach, na Twitterach, na YouTubie, pod filmikiem Korwina, pod filmikami ludzi z Konfederacji, różnych zwolenników wolnego rynku. Wszędzie tam wklejajcie linka z moim tutaj przesłaniem do Korwin-Mikke. Więc oczywiście czekamy 12 dni na odpowiedź, no ale brak odpowiedzi też jest odpowiedzią. Po 12 dniach, jeśli do tej odpowiedzi nie dojdzie, no to oczywiście zmienimy strategię. Cały czas będziemy pluć na Korwin-Mikke, ale już nie wyzywać go do honorowego pojedynku, tylko po prostu będziemy informować społeczeństwo, że Korwin-Mikke jest tchórzem. Więc sprawa oczywiście nie ujdzie mu na sucho, ale szkoda w tej chwili czasu na to, żeby o nim mówić. Na pewno jeszcze nieraz na tym kanale się ten temat pojawi. Więc tematem dzisiejszej pogadanki jest francuski ekonomista Thomas Piketty, z francuskiego Toma, można by powiedzieć. No i ten Piketty jest autorem 3 książek. Jedna książka, taka pierwsza, mało nas tutaj interesująca, to są dotycząca opodatkowania bogaczy we Francji z 2001 roku chyba. Druga książka, dość znana, to jest książka z roku 2013, Kapitał XXI wieku. I jego najnowsza książka z roku 2019, Ideologia kapitału, czy Kapitał i ideologia, jakoś tak. Więc przyznam się od razu bez bicia, że tego Kapitału XXI wieku jeszcze nie przeczytałem, mimo że książkę posiadłem, ukradłem mojej mamie. No ale no tutaj znajomy mi tą książkę streścił, powiedział mniej więcej, jakie są główne tezy, a cała ta cegła właśnie licząca 1000 stron to jest uzasadnienie tych tez, które właśnie tam poznałem. No ale no jakby zniechęcało mnie do przeczytania tej książki jakby dwie rzeczy. Po pierwsze, że jest ona długa, a ja nie miałem czasu, ale ważniejszy powód był taki, to zaangażowanie polityczne Thomasa Pikettiego, który no o ile podobno jako ekonomista jest osobą racjonalną, to jako działacz polityczny jest debilem. W roku 2012 udzielił poparcia politycznego François Hollande'owi. Właśnie z tej ekipy wyszedł Macron, to jakby trzeba powiedzieć, no, że jakby Piketty no, wylansował Macrona. W 2017 lansował on tego, jak mu tam, Benoît Hamona. No i ogólnie no, te różne jakieś decyzje, jakieś stanowiska polityczne, które ten Piketty robił, to nie jest nic ciekawego. Ale ja teraz właśnie na fali tej najnowszej książki pojawiło się w języku francuskim mnóstwo materiałów z Thomasem Pikettym, który po prostu, no, wykorzystując medialne zainteresowanie, wszędzie gdzie się da, to się pcha, żeby o swojej książce mówić. Zresztą ten Kapitał XXI wieku to jest bestseller, więc on jakby no, robi to raczej w celach komercyjnych. No, po prostu mówi o książce, żeby wszyscy tą książkę kupowali. Więc wysłuchałem sobie no, 2 długich materiałów z udziałem Thomasa Pikettiego. Wykład, jakiego udzielił gdzieś tam chyba w Genewie, czy już nie pamiętam gdzie, na jakimś uniwersytecie. I równocześnie długi wywiad z redakcją serwisu Mediapart. Więc oba materiały trwają mniej więcej 1,5 godziny i on tam mniej więcej mówił to samo. Więc zakładam, że to są główne tezy tej książki, właśnie ten kapitał, ideologia kapitału. Więc no, główne tezy już znam, no a jakby cała ta książka, tam 1200 stron, jest po to, żeby po prostu te główne tezy właśnie uzasadnić, żeby w momencie jakiegoś tam właśnie, no jest tam mnóstwo jakichś tabelek, liczb, faktów i tak dalej, i tak dalej.
Dobrze, więc podzielę się z Wami, towarzysze, kilkoma moimi tutaj wrażeniami na temat tez, które powiedział ten Thomas Piketty, a są to ciekawe tezy, gdyż między innymi dotyczą one Polski. Więc skupię się tutaj na, tak, więc dwie tezy dotyczą Unii Europejskiej, więc zacznijmy może o sprawie dla nas najważniejszej, czyli relacji Europy Wschodniej, w tym Polski, z Unią Europejską. Więc w tym propagandowym micie, propagandowy mit właśnie jest taki, że Polska korzysta na integracji europejskiej. No i że tutaj wszystkie te inwestycje, które są w Polsce, tam jakieś mosty, jakieś oczyszczalnie ścieków, cokolwiek tego, tam zawsze pojawia się tabliczka, że to zostało sfinansowane z funduszy unijnych. No i jest to jakiś taki pewnik, jakiś taki dogmat, z którym od lewicy do prawicy wszyscy się właściwie zgadzają. To znaczy wszyscy uważają, że realnie Polska zyskuje na integracji europejskiej. No i to, co przedstawił tam ten Thomas Piketty, to on pokazuje, że nie, że jakby jest, więc on pokazał, jak tutaj, ile realnie te kraje Europy Wschodniej z Unii Europejskiej dostają, a ile następnie tego kapitału jest drenowanego z krajów Europy Wschodniej. Tam są konkretne rozróżnienia dotyczące właśnie Polski, Słowacji, Węgier, Czech i tak dalej, więc każdy kraj Europy Wschodniej, który wstąpił do Unii Europejskiej, jest oddzielnie opracowany i w przypadku Polski, to mniej więcej jest to relacja dwukrotna, to znaczy ten kapitał uciekający z Polski do krajów Unii jest dwa razy większy niż ten kapitał, który z Unii do Polski przychodzi. I co ważniejsze, i co smutniejsze, to tendencja jest rosnąca. To znaczy, o ile na samym początku te inwestycje unijne i ten kapitał, który wypływał, to mniej więcej było mniej więcej zrównoważone, to teraz jakby jest ta tendencja taka, że tego kapitału z Polski coraz więcej ucieka, a tych unijnych inwestycji nie przybywa, a może jeszcze maleje, więc jakby tendencja jest taka, żeby tutaj coraz bardziej tą Polskę drenować. Więc jak ten kapitał ucieka? Przede wszystkim ze względu na fakt, że tutaj cała polska gospodarka, żeby daleko nie szukać, to możemy spojrzeć na różne koncerny właśnie dystrybuujące żywność, właśnie supermarkety, Lidl, Biedronka, Carrefour, Intermarché, Leclerc, i tak można wymieniać te wszystkie sklepy, gdzie robicie, towarzysze, zakupy, i pieniądze z tego idą na zachód, to one nie zostają w Polsce jakby, więc to jest bardzo ważne fakt i ze względu, więc jakby jest to bardzo ważna teza i ze względu na autorytet Pikettiego, który w końcu jest cenionym ekonomistą przede wszystkim przez socjaldemokratów, żeby było śmiesznie, więc to socjaldemokraci na tego Pikettiego się powołują. W końcu krytyka polityczna wydała tego Pikettiego. Więc trzeba to jakby przypominać, że ci socjaldemokraci, którzy są takimi orędownikami Unii Europejskiej, żeby daleko nie szukać, kilka dni temu Robert Biedroń rozpoczął kampanię wyborczą w Słupsku, i na tej kampanii wyborczej wchodził na ten wiec wyborczy właśnie przy dźwiękach właśnie Ody do Radości, hymnu Unii Europejskiej. Dokładnie taki sam schemat kampanii zrobił Emmanuel Macron tutaj. Kiedy on rozpoczynał swoją kampanię wyborczą, to on też rozpoczął tutaj ten wyścig po prezydenturę od hymnu Unii Europejskiej. Więc widzimy tutaj inspirację polskiego Macrona, Roberta Biedronia.
W każdym razie, no, cała polska socjaldemokracja, no, to stoi na stanowisku, że, no, że Polska musi się tej Unii Europejskiej trzymać. I właśnie socjaldemokratom należy pokazać te wyliczenia Pikettiego, które pokazują, no, że realnie rok w rok Polska ten na integracji europejskiej traci. To znaczy, no, wy tutaj, towarzysze, robicie różne inwestycje, czy tam bierzecie kredyty mieszkaniowe, czy kupujecie jedzenie, czy robicie cokolwiek, i ten kapitał zawsze, no, jest z was wyciągany i on nie zostaje w Polsce po to, żeby on był w Polsce inwestowany, tylko on, ten kapitał, idzie na zachód. Dobrze, więc teraz oczywiście powstaje, no, no, sprawa nie jest prosta, no bo jakby, no, w tych rozważaniach Pikettiego on jakby stawia tą sprawę troszkę inaczej. On nie stawia tej sprawy w ten sposób, że po prostu, no, biedna Polska jest drenowana przez zły i chciwy Zachód, tylko on raczej pokazuje to w skali ogólnoświatowej, że ten zły i chciwy Zachód drenuje wszystkich, no. Więc można sobie zadać pytanie, czy gdyby Polska nie była w Unii Europejskiej, jak na przykład kraje afrykańskie nie są w Unii Europejskiej, to one też są drenowane finansowo przez koncerny unijne i w dodatku tam nie ma tych inwestycji, więc suma summarum oni wychodzą na tych relacjach z Zachodem jeszcze gorzej, bo Polska jest tutaj okradana przez Zachód, ale przynajmniej mamy mosty i oczyszczalnie ścieków, tamci nie mają nic, no więc to jest, jedno i drugie nie zmienia jakby faktu, no że to, co pokazał Piketty w tej książce, no to, że Polska jest okradana rok w rok. I chciałbym, towarzysze, żebyście to zapamiętali. I chciałbym, no, jeśli ktoś z was ma czas, ochotę i pieniądze, żeby kupić tą jego najnowszą książkę, no to żeby zrecenzował dokładnie ten artykuł, ten rozdział dotyczący Europy Wschodniej. Druga rzecz ciekawa, jaką on powiedział, no to powiedział właśnie, no, dlaczego doszło do Brexitu, to znaczy jak socjologicznie wyglądało tutaj, ten podział na ludzi głosujących za Brexitem i przeciwko Brexitowi. No i on powiedział wprost, że jest to podział, który pokrywa się z kilkoma innymi takimi referendami, między innymi referendum we Francji, które było w roku 2005 za traktatem unijnym. I wszędzie jest mniej więcej ta sama logika, to znaczy za Unią głosują uprzywilejowani, wykształceni, bogaci i tak dalej, i tak dalej. Przeciwko Unii głosują właśnie ci wykluczeni, mniej wykształceni, proletariusze i tak dalej, i tak dalej. I w przypadku Wielkiej Brytanii mamy dokładnie ten sam schemat, to znaczy za Brexitem głosowała przede wszystkim klasa robotnicza brytyjska. No i dlaczego ona tak głosowała? No, ona głosowała ze względu na fakt, że po prostu, no, Piketty postrzega Unię Europejską jako właśnie organizację europejskiego kapitału, która realizuje program neoliberalny. I, no i w tych różnych sporach właśnie w celach realizowania kolejnych reform antypracowniczych, właśnie tych pakietów cięć, pakietów oszczędności, no to cały czas się powtarza właśnie ten mit, że there is no alternative, nie ma innej alternatywy, tylko neoliberalizm, tylko cięcia, bo tutaj mamy ten wielki rynek unijny, więc ta Unia Europejska służy jako ten straszak, jako ten argument na rzecz likwidowania jakichś tam dawnych zdobyczy społecznych. I nic dziwnego, że ludzie, którzy tracą, no to się buntują przeciwko Unii. Więc jakby Piketty nie wyraża tutaj swojego stanowiska, czy on popiera tych ludzi, czy nie. On po prostu analizuje zjawisko, że dla wielu biednych robotników, no, taki powrót do państwa narodowego jest jedyną realną alternatywą przeciwko tej, no, tej międzynarodowej finansjerze, czy przynajmniej europejskiej finansjerze, która, wykorzystując Unię Europejską, tak ich tutaj doi. Co dalej? No jeszcze trzecia rzecz, jaką można by powiedzieć na temat Thomasa Pikettiego.
To jest no, pewien powrót do dyskusji, która toczyła się no, kilka tygodni temu w Opolu. Moi towarzysze się wypowiedzieli właśnie na temat tego, czy nacjonalizację mamy przeprowadzać za odszkodowaniem, czy bez odszkodowania. No i on podał przykład, no, jak wyglądała dekolonizacja w wydaniu francuskim i brytyjskim. Więc no, oczywiście najbardziej tutaj znanym przykładem tej dekolonizacji jest Haiti. Haiti, która była właśnie no, kolonią francuską nazywającą się Santo Domingo. Była to jedna z bogatszych kolonii. No i jest to chyba Haiti jest taką pierwszą rewolucją niewolników, którzy się zbuntowali przeciwko swoim panom i tą rewolucję wygrali. Więc Haiti jest takim pierwszym niepodległym państwem stworzonym właśnie w wyniku walki wyzwoleńczej. No i tam później oczywiście doszło do Napoleon starał się tam jakoś odzyskać to Haiti, no ale dogadał się z tymi właśnie wyzwolonymi niewolnikami, że nie będzie tutaj dokonywał inwazji na Haiti, jeśli ci wyzwoleni niewolnicy zapłacą. A mieli zapłacić no trzykrotność swojego rocznego PKB, no. Więc wtedy oczywiście nie było czegoś takiego jak PKB, ale my widzimy tutaj, jak wielka to jest suma, że 3 lata, jeśli by przez 3 lata wszystko to, co zarabiają, oddawali Francji, no to mogliby tą Francję spłacić. Więc oni tą Francję spłacili chyba po 100 latach, już nie pamiętam po ile. On tam dokładnie to pokazuje. Ale no, że był to mechanizm, który sprawił, że to Haiti no, po prostu pogrążyło się w nędzy i zresztą do dzisiaj w tej nędzy jest. No, że, no jest to ku przestrodze, no, ku przestrodze, że jeśli wy myślicie o rewolucji, ale to ma być taka rewolucja, że wy chcecie tutaj no, dawać odszkodowanie waszym burżujom, no to nie dość, że jest to moralnie niesłuszne, no bo to oni powinni wam płacić. To oni żyli z waszej pracy, to oni was wyzyskiwali, więc jeśli ktoś tutaj ma płacić jakieś odszkodowanie, to oni nam, a nie my im. No, Haiti postanowiło oddać Francji ten dług, no i przez to Haiti jest biedne. No, podobnie zresztą robili Brytyjczycy. No dobrze, towarzysze, więc zostawiam was tutaj. No. Aha, no jest jeszcze ciekawe takie przemyślenie dotyczące samego Piketty'ego jako osoby. Więc on tam dostał pytanie polityczne w tym wywiadzie. No i takie wprost, no, bez ściemniania, no jakie ty masz poglądy właściwie? No bo tak, tutaj tego, tamtego, tu piszesz fajne rzeczy, tu się na ciebie powołują różni marksiści, komuniści. No a z kolei, no twoje wybory polityczne, no to jest jakieś takie, no, taka socjaldemokracja czy coś. No i on powiedział, że ogólnie, no, od kiedy zaczął się interesować polityką, to cały czas ewoluuje na lewo, że on zaczynał od takiego lewicowego antykomunizmu, gdzieś tam pod koniec lat 90. można znaleźć jego artykuły szkalujące Koreę Północną i francuską partię komunistyczną. Ale następnie, jak on zaczął badać ten kapitał, jak ten kapitał jest właśnie akumulowany, najpierw we Francji, później w Europie, bo to jest tak, że to jakby są trzy etapy. No. Pierwsza książka to jest kapitał francuski, druga książka kapitał zachodni, trzecia książka kapitał ogólnoświatowy. I on im bardziej widzi tą burżuazję, im bardziej widzi jej chciwość, to jak ona jest pazerna, to jak ten system kapitalistyczny współczesny, jak on właśnie faworyzuje tych najbogatszych, także ci najbogatsi są coraz bogatsi. I to jest jakby, no, to jest jakby taka. My nic nie możemy z tym zrobić. Znaczy, bez rewolucji nic nie możemy z tym zrobić, bo po prostu, no, tak ten system jest skonstruowany, że po prostu, no, on tylko napędza bogactwo tego ułamka najbogatszych i to sprawia, że im bardziej on się tym interesuje, im więcej zdobywa danych, im więcej zdobywa faktów, tym bardziej staje się przeciwnikiem kapitalizmu. Znaczy on może takich słów nie użył, ale w każdym razie no, staje się coraz bardziej radykalny. Czyli to pokazuje, że uczcie się, poznawajcie wiedzę, tą wiedzę właśnie trzeba propagować, bo jak ludzie poznają prawdę, to wtedy będą przeciwnikami tego systemu. Pozdrowienia, towarzysze.